I chcemy tej współpracy, a ostatnio pan Paweł na swoim Facebooku napisał, że nie chce współpracować z człowiekiem, który strzelałby do górników. To dał się zmanipulować, że bardzo dobrze. Co więcej, jutro będzie pozew przeciwko panu Dudzie za to, że kłamliwie powiedział, że Januszko Winnikę strzelałby do górników. To będzie pozew w trybie wyborczym. Mamy nadzieję, że czyli w trakcie 24 godzin musi być rozstrzygnięcie sądu. I mamy nadzieję, że najpóźniej jutro w nocy będzie, albo w sobotę rano będzie wyrok. To będzie pierwszy wyrok i po tym wyroku wszyscy, którzy powtarzali te kłamstwa, będą przeproszali, a jak nie, to będziemy pozywać, wszyscy będą przed wydarzeniami, faktami i wiadomościami wykupywali 40 tysięcy złotych. Czas, w którym wyświetla się taka plansza. Bardzo przepraszam, iż kłamliwie zarzucają Januszowi Korwin-Mikkemu, rozstrzelał do górników. Wtedy Paweł Kukiz będzie mówił, jak to? Przecież ja nie mówiłem. Bo przecież nigdy nie mówił, że strzela do górników. Mówił o rabusiach. Tyle.